Minister klimatu ogłosiła, że 1 kwietnia ruszy nowa edycja programu Mój Prąd, która obok fotowoltaiki pozwoli dofinansować zakup pompy ciepła i kolektora słonecznego. Nabór wniosków do 4. edycji programu Mój Prąd został zamknięty w ubiegłym tygodniu. Stało się tak ze względu na wyczerpanie budżetu. Jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał, że w niedzielę pojawi się informacja o kolejnym naborze. Tak też się stało, a szczegóły przedstawiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która przebywała w Kozienicach w województwie mazowieckim. Od kwietnia rusza nowa edycja Mojego Prądu. To 5. edycja programu, ale nie obejmie ona wyłącznie fotowoltaiki. Mój prąd nam się kojarzy z instalacją fotowoltaiczną i bardzo dobrze. Będzie można też sfinansować sobie pompę ciepła albo kolektor słoneczny. Nie wszyscy chcą fotowoltaikę, niektórzy wolą kolektor. One się coraz więcej rozprzestrzeniają po Polsce, więc wychodzimy naprzeciw. I ta zmiana wynika też z ilości telefonów i spotkań, jakie mieliśmy. Minister klimatu wskazywała, że beneficjenci programu odczują od razu zmianę na swoich rachunkach. Podkreślała, że instalacja opłaca się przez cały rok. Jednocześnie informowała, że pod koniec tego roku lub na początku przyszłego powinien ruszyć program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców. Finansowany będzie ze środków unijnych i krajowych. Spotkanie w Kozienicach miało charakter przedwyborczy. Anna Moskwa mówiła o pisaniu programu, podkreślała, że obóz rządzący chce go przygotować, wsłuchując się w potrzeby ludzi.